Cześć, po weekendzie znów przyglądamy się, jak grali nasi reprezentanci. W zestawieniu brakuje piłkarzy Sampdorii oraz Jagiellonii, ponieważ oni swoje mecze rozegrają dopiero dzisiaj. Zaczynamy! Na początek bramkarze. Wszyscy mogą ten weekend zaliczyć do udanych, ponieważ wszyscy z boiska schodzili jako zwycięzcy. W przypadku Wojtka Szczęsnego to żadna nowość. Juventus pozostaje jedyną niepokonaną drużyną we Włoszech, ba, drużyną, która jak na razie nie straciła nawet punkcika. A zadanie mieli trudne, ponieważ podejmowali Napoli. Można powiedzieć, że Szczęsny już przywykł do wygrywania. Bolonia Łukasza Skorupskiego wygrała z Udinese 2-1, dzięki czemu wygrzebała się ze strefy spadkowej. Odradza się też West Ham Łukasza Fabiańskiego, który od trzech kolejek jest niepokonany w Anglii, a polski bramkarz ma w tym duży udział, co podkreślają media oraz eksperci. Ten weekend nie był łaskawy tym razem dla obrońców. Maciej Rybus oraz Adam Dźwigała znaleźli się poza kadrami meczowymi z powodu wciąż leczonych kontuzji. Arkadiusz Reca i Jan Bednarek nie zmieścili się nawet na ławkach rezerwowych, oglądając zmagania kolegów z trybun albo z domu. Po 90 minut zagrali Kamil Glik, Marcin Kamiński, Rafał Pietrzak oraz Tomasz Kędziora. Ale tylko ten ostatni mógł być zadowolony, ponieważ jego Dynamo Kijów pokonało w derbach Arsenał 1-0. Reszta wolałaby zapomnieć. Niezbyt dobrze było także w przypadku pomocników. Jakub Błaszczykowski pojawił się na ławce rezerwowych Wolfsburga, wow, ale boiska nie powąchał. Podobnie Jacek Góralski, który wypadł z podstawowej jedenastki Ludogorca. Rafał Kurzawa został zmieniony już w przerwie. Piotr Zieliński opuścił boisko w 61 minucie spotkania z Juventusem i tym razem obaj zaliczyli raczej średnie występy. Najwięcej pochwał zebrał Mateusz Klich, o czym już mówiłem w sobotę, a trener Leeds United, Marcelo Bielsa, przyznał się, że nie doceniał naszego reprezentanta. Grzegorz Krychowiak wrócił po tym, jak z powodu kartek musiał pauzować i Lokomotiv z nim w składzie od razu wrócił na właściwą ścieżkę, zwyciężając 2-0 z Achmatem Grozny. Wrócił również po kontuzji Maciej Makuszewski, zagrał 88 minut z Miedzią Legnica i spisał się bardzo dobrze. Wśród napastników jak zwykle bryluje Krzysztof Piątek, zapewnił kolejną wygraną Genui, tym razem na wyjeździe z Frosinone, strzelając 2 gole w 3 minuty. Szał. Robert Lewandowski zagrał średnie 90 minut, tak jak cały Bayern z Hertą, a Arkadiusz Milik w meczu przeciwko Juventusowi na murawę wszedł z ławki rezerwowych na ostatnie pół godziny, kiedy Napoli przegrywało już 1-2. I to by było na tyle, dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Dawajcie też łapki w górę, jeśli odcinek Wam się podobał, a w komentarzach napiszcie mi, który z reprezentantów na Was zrobił w ten weekend największe wrażenie. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!